Jak jeszcze raz mnie wyrzuci, to wezmę ten miecz samurajski ze ściany i ostrzegam, ale coś zrobię niedobrego, okej? Okay? Nie wiem. Wyłączyłam OBS-a i wyskoczyło mi, że jest aktualizacja dostępna. Chciałam ją zrobić, wyskoczyło, że actualization failed. Więc wobec tego mam wrażenie, że to może to. Może to dlatego, że potrzebuję aktualizacji, a nie chce mi się zrobić, bo kiedy ją robię, to wtedy nie wychodzi tak jak trzeba, więc... No cóż, jak wywali, to trudno. Niech będzie wobec tego. Najwyraźniej tak ma być. Żeby stream był wywalony, jo? Ja cię kręcę. I to ma być profesjonalizm? Przepraszam bardzo. To jest dosłownie... Nie wiem. No na spokojnie, ale wiesz, ja nie lubię, kiedy coś mi tutaj doskwiera w kwestii internetowej, bo ja sama nie potrafię sobie z tym poradzić. Wiecie, o co chodzi? Więc cholera. A mogłam zrobić po prostu... No ale w sumie jak wymieniła aktualizację, nie mogłabym zrobić, bo ona nie działała, więc... Kimi w dupę. Zostawcie profesjonalizm Anety. Dziś nawet green screen miała. Tak, no przepraszam bardzo, czy wiesz, zapomnieliście o tym, że jakby nie było dzisiejszy stream, nie był, jakby wiecie, nie był taki jak wszystkie inne, tylko był dzisiaj wyjątkowy. Odłącz internet od prądu na chwilę i podłącz. Nie, no to niech już będzie. Niech już będzie wobec tego. Ja i tak będę zaraz spadać, bo cóż... Muszę iść coś załatwić, więc... Rare... Ej, nie chciałabym, żeby to był rare event, wiecie? I w ogóle to za niedługo będziemy robić ten stream live. Chodzi mi o to, że Irelea będziemy robić, okej? Okay? Tylko odnośnie tego Irelea, to ja muszę sobie ogarnąć jeszcze raz właśnie ten internet. Muszę iść tą śmieszną maszynką do pana. No bo co, mój telefon jest genialną, jakby, wiecie, do nagrywania, ale no. Hej, Synet, masz dyskietkę wolną? Mogłabyś przegrać sobie internet na chwilę? Powierzowy? Tak, banana! Czekaj, mam w kuchni torbę. Taką papierową, to wezmę sobie troszkę internetu do tej torby papierowej. Wam też tak mówili do ci, wasze rodzeństwo, żebyście wzięli worek i poszli po troszkę prądu i potem wrócili. Nie, apecki, właśnie nie. Po prostu mam coś takiego do załatwienia, okej? Okay? No. O, w wiadrze, tak. Wiecie co, powiem wam coś szczerze. Że... Ostatnio... nie chcę gadać o terapii, spokok, bo to nie chodzi o terapię, ale ostatnio miałam taki bardzo, bardzo wydaje mi się, że ważny dzień w moim życiu. Wiecie, o co chodzi? Taki, po prostu nigdzie nie wyszłam z domu, po prostu siedziałam na dupie przez cały dzień. Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Okej. Okay. I wobec tego miałam pewne przemyślenia, bo robiłam sobie pewne takie ćwiczenia, które znalazłam gdzieś tam kiedyś i po prostu chciałam sobie je zrobić i wiecie co? I doszłam do pewnego bardzo, wydaje mi się, że chyba do najważniejszej myśli, jaka kieruje moim życiem. Wiecie, co chodzi? Nie wiem, ja nawet nie mogę to wytłumaczyć, po prostu chodzi mi o to, że jakoś tak, nie wiem, siadłam i tak w 100% się skupiłam na tym, co mi siedzi w środku i wtedy... Przyszła do mnie jakaś taka zupełnie nowa, zupełnie odkrywcza, taka zupełnie inna myśl. Jakbym dosłownie pierwszy raz w życiu, wiecie, ten szum, który mam ciągle w głowie, się wyciszył i nareszcie zobaczyłabym to, co chciałam zobaczyć. Prawda? I zdałam sobie sprawę z tego, że nie jestem do końca zadowolona z tego, jak ja, jak swoje życie prowadzę. Że nie dostrzegłam, kiedy wpadłam w pewną rutynę, która mi się nie podoba. I co za tym idzie? Poczułam z całym tego słowa znaczeniu, że troszkę się marnuje. Wiecie, o co chodzi? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że mam predyspozycję do robienia pewnych rzeczy i to, co ja teraz robię, to jest marnowanie się tych predyspozycji. Po prostu. Na takiej zasadzie. I nie chcę powiedzieć, że o Jezu, bo sobie nałożyłam tyle jakichś dziwnych gówien na głowę, że mi się wydaje, że ja po prostu, nie wiem, jestem jak jakimś Rambo, no, nie znam w sumie tego, nie wiem jak powiedzieć na takiego człowieka, który wie, wiecie, robi różne takie rzeczy i się czymś tam zajmuje, ale chodzi mi o to, że, nie wiem, że to nie to po prostu na takiej zasadzie, jo? I rozumiem, chcesz zacząć jeździć po śmietnikach jak Patiro? Tak. A żebyś wiedział. I to nie znaczy, że koniec streamów. Nie ma czegoś takiego jak marnowanie, jak jesteś szczęśliwa, to gdzie jesteś? No, Srychatek, ja nie mogę powiedzieć, że nie jestem szczęśliwa, bo ja nie robię rzeczy, które nie sprawiają mi przyjemności. Wszystkie rzeczy, które robię, sprawiają mi przyjemność. Jednakże też mam taki problem, cześć Milf, że czasami, bardzo często, zapominam o tym, że to właśnie mi powinno być fajnie i na przykład skupiam się na tym, czy to komuś jest fajnie. Wiesz, co chodzi? Czy ty czujesz się przyjemnie?
Na takiej zasadzie, jo. I to jest wtedy takie niezręczne, bo z jednej strony miałabym ochotę spytać się osoby, z którą jestem, ej, dobrze ci, a z drugiej strony mam pewne takie opory, bo to brzmi jak te takie bardzo niesmaczne kwestie z hentai, kiedy wiecie sami, co oni robili i główna bohaterka się pytała, kima ci? I to było takie, oh, yo! No właśnie, o to chodzi! O to mi chodzi, Szruchatek, na takiej zasadzie, nie? Więc ja byłam po prostu taka, ej, chciałabym po prostu coś porobić. Nie chcę żałować, że czegoś nie zrobiłam i wolę żałować, że coś zrobiłam. Wiecie, o co chodzi? I cześć Kamkan, wiele mnie tutaj nachodzi takich myśli, takich związanych z tym, że ej, a co jeżeli na przykład te nowe rzeczy, które ty chcesz robić, one się nie będą podobać ludziom, prawda? Ale to nie jest dobre. Wiecie, o co chodzi? To nie jest cholera jasna, dobre, bo jakby, jak będę się tak przejmować, czy się to będzie podobało temu sremu czy owemu, to czy to nie będzie przykre dla mnie? Bo wiecie, ej, wy macie swoje życie, jakby nie było, ja mam swoje, no i powinnam chyba się o to troszczyć, nie? Jako część twojego ciała pachnie aktualnie najlepiej, a która najgorzej? Najlepiej pachną moje włosy, bo je rano myłam i pachną przepięknie. A która część ciała pachnie najgorzej? Ha, nie wiem. Może stopy? Nie masz życia? Smutny, ale wiesz co, obawiam się, że jednak masz. Obawiam się, że jednak masz. Cześć, Samy Kalis, witam, tylko ja mam wrażenie po prostu, że czasami zbytnio zastanawiam się nad takimi rzeczami, ale też jeżeli tego nie robię, jeżeli sama sobie nie robię dziwnych takich, wiecie, jakichś wyrzutów czy coś, to potem nie dochodzę do niczego i kończy się na tym, że ja na przykład siedzę i robię coś, co mi nie do końca pasuje i na przykład albo się złoszczę, że robię coś, co mi nie pasuje i na przykład nie mam z tego, co chcę. Typu mam za wysokie oczekiwania względem tych rzeczy, które ja będę robić. I wiecie, i to jest takie, kurde, a jakbym robiła coś, co lubię, no to nawet jakbym miała wysokie oczekiwania, to aż tak by mnie to nie bolało, bo z drugiej strony robiłabym to, co lubię, więc wiecie, to nie byłoby aż takie bolesne, więc byłoby znośne, prawda? Czy jestem pewna, że nie byłaś Nie, nie była. Życie jest to zlepkiem błędów, lepiej mieć własne niż cudze. Za 20 lat będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś, więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślne wiatry, podróżuj, śnij, odkrywaj. Mark Twain. A, moje schematy, tak. Odkryłam swój największy schemat, który kierował moim życiem. I mogę się podzielić z wami tym schematem, jeżeli was to interesuje. I ja byłam taka, wow, nawet na terapii nie zrobiłam takich rzeczy do przodu, ale odkryłam to. I ja pamiętam, że jak sobie tylko o tym pomyślałam, to ja się rozpłakałam. I ja płakałam chyba przez 3 godziny, bo ja byłam... Z jednej strony byłam tak potężnie smutna, bo jakby wiecie, no nie wiem, zdałam sobie sprawę z tego, co mnie krzywdzi przez całe życie, a z drugiej strony jakby, wiecie, byłam taka szczęśliwa, że coś tak stało. To może nie mówię, jak to takie osobiste? Czy ja wiem, czy to jest osobiste? Nie uważam, żeby były rzeczy, które są osobiste, wiesz? Cześć Zagadka, dzień dobry. Po prostu jestem takiego zdania, że ej, wiesz, warto jest o wszystkim mówić, bo może to komuś pomoże. I się tego jakoś bardzo nie wstydzę. Cześć, Jovan, dzień dobry. Ale, cześć, witam. Ale z drugiej strony, wiecie, to było tak, że jak się zda z tego sprawę, z tych właśnie swoich schematów, to wtedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego i wszędzie się je dostrzega. Po prostu wszędzie. Dacie wiarę, że one we wszystkim potrafią popsuć szyki. I nawet takie na pozór jakby nietykalne sprawy okazują się naprawdę jakby myśl przewodnia tych spraw. To jest właśnie to coś, rozumiecie? Ja bym nie pokazał nikomu filmów, do których pewne rzeczy były robione. Zazdroszczę ci idealistycznego podejścia do życia. A co to znaczy idealistyczne podejście do życia? Możesz mi powiedzieć? Co to znaczy? A w sumie to nie jest dobre mieć idealistyczne podejście do życia, nie uważasz? Bo jakby nie było, kurde. Idealistyczne to takie troszkę nie do końca, bo właśnie życie polega na tym, że nie jest idealne i trzeba to jak najprędzej zaakceptować, bo w innym wypadku będziemy cierpieć, prawda? Więc trzeba to wiedzieć, że życie nie jest idealne. Czekajcie, pozwólcie, że sobie znajdę jakiś obrazek. Czekajcie. O, znajdę zombie PNG. Fab folder to zbyt osobista sprawa. Zombie PNG? O, może takiego. Wow, PNG K. Kiedyś pobrałam plik PNG, który normalnie, wiecie, pobrałam go i on miał być duchem, a kiedy go pobrałam, to okazało się, że to była dupa. Po prostu tam w tym pliku była dupa. Ja byłam taka, zrobiliście mnie! Ja nawet nie wiedziałam, że tak można. Oto. I ciekawi mnie, czy to wejdzie. Czekajcie. Jakbym ja to chciała poustawiać sobie
A ja to chcę mieć na tym, co będzie przeglądarka. I czekajcie, i chcę properties, profse. Wow! Ale zombiak! Mogę mieć go na głowie. Nie mogę mieć go na głowie. Ej, 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 czemu ty jesteś? No i zniknął. O tu. O! Mam zombiaka na głowie. A! Oj, 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 oj. A patrzcie, jaki on jest straszny. Wow! Oh! Ale profesjonal streaming! Cześć Pepe, dzień dobry! Ustaw chętaj za... Oh! Mogę, oh my god, jaki ty jesteś mądry! Resident Evil Leon PNG. Oh! OMM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 M
tego młodego chłopaczka, który nie ma zarostu na twarzy. Internet mnie nie satysfakcjonuje. Łomyki! Możemy mu jeszcze pobrać wianek! Pobiorę mu wianek i założę mu na głowę. I będzie taki... A, czekajcie, zaraz to zrobię. Ciekawe, czy to będzie działało. Cześć Kamil, pewnie, że się przywykłam do aparatu. Pytanie, czy ludzie przywykli do tego, że ja mam aparat? W sensie, no oczywiście, że jakby przywykli, ale kwestia jest taka, że... Wiesz, da się przywyknąć. To nie jest takie trudne. Gdzie go postawimy? Gdzie chcesz być, Leonidas? O, będziesz obok mnie. Wow, OMG, jaki cute. To chłopak i wianek. Czekajcie, o tu go postawię. Wow, będzie na czacie. O tu będzie. O tu w tym miejscu. Wow, Leonidas, to jest słodziak. Coś ty mi wysłał, Dordo. Dordo, boję się odpalić to. Nie wiedziałam, że tak można. Ja nie przywykłam, cały czas patrzę na jedynkę, co ci się wysunęło na początku. Hej, Żak, dzień dobry, witam. Definitywnie. Proszę ciebie, zdefiniuj definitywnie. Powiem tak, wiecie, byłam troszkę insecure kwestią tej jedynki, która mi wystaje, ale z drugiej strony ja uważam, że tak powinno być. No i wiecie, musi być brzydko, żeby było ładnie, więc mam tą sobie daleko w dupie. A, jeżeli są na czacie osoby, które mają krzywe zęby, mam nadzieję, że mój stan was pociesza, bo zawsze mogliście mieć jedną jedynkę do przodu i mogliście wyglądać jak żywa wersja złomka. No, nie było to moim marzeniem, okej? Okay? No. Czy dawać już człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla? Czy dopiero będę? Będę. Dopiero będę. Mam w planach to przeczytać. Mam w planach, no. Nawet ostatnio czytałam jakąś książkę i tam właśnie było o Franklu i tam było coś takiego bardzo istotnego o nim, że on zrobił coś naprawdę takiego kamień milowy w kwestii psychoterapii, z tego co kojarzę, ale nie wiem co i nie wiem, czy to nawet był on, ale mi się tak wydaje, okej? Okay? Przed chwilą mówiłaś o nierobieniu tego, co podoba się innym, a teraz pytasz, czy ludzie przywykli do twojego aparatu. No ale wiesz, czy jest to coś złego? Słuchajcie, mnie osobiście cieszy, że nosisz aparat, bo dzięki temu częściej się uśmiechasz i nie chowasz za dłonią. No bo się już nie wstydzę, wiesz? Prawda jest taka, że teraz mogę mieć najkrzywsze zęby na całym świecie dzięki temu aparatowi, ale prawda jest taka, że jakby nie wstydzę się w ogóle tego. Nie wiem, ale powiecie, to jest taka... Czuję się tak fajnie, bo ja wiem jakby, że jest coś robione w tym celu. I to nie jest takie wiecie, takie nie wiem jak to powiedzieć, to nie jest takie... No nie wiem, cześć Olaf, dobuję na twoich hejterów, bo to jest tak, że kurde, czasami sobie myślę, ej, jakby na przykład mam krzywe zęby, ktoś może popatrzeć i pomyśleć sobie, dlaczego ty czegoś z tym nie zrobisz, jo? A teraz mam krzywe zęby, ale jakby nie było, pracuję nad tym, okej? Okay? Więc no. Później będziesz mieć najprostszy na świecie, jo! Zęby proste prawie jak życie. Może jak na chwilę to odpalisz Restless Soul? Tak myślisz? Słyszałam, że nie podoba się wam ta gra. Jak byli stoicy i Freud, to dalej musi być Frank. Cześć Frytko, dzień dobry, witam Ciebie. Poniekąd, w sumie masz rację, trzeba tutaj coś. To może coś obejrzymy na YouTube, co Wy na to? Kiedy w życiu zaczyna się układać, nagle ząb zaczyna boleć. Tak, albo robi się takie coś, że tam pęka uszczelka pod głowicą.
Kiedyś było coś takiego powiedzianego, bardzo skomplikowanego na internecie, nie pamiętam co, ale właśnie ktoś powiedział, że nie ma nic gorszego niż to. I to było w taki skomplikowany sposób opisane, że ja byłam święcie przekonana, że to jakaś naprawdę gówniana przypadłość, taka wiecie, z medycyny, nie? A potem okazało się, że to jakaś część samochodu się zepsuła i że ta część samochodu akurat jest cholernie droga do naprawienia. I do tej pory, wiecie co, często do głowy mi przychodzi ta historia, ale nie mogę sobie przypomnieć, co ta cholera jasna była, nie pamiętam po prostu. Nie jestem w stanie po prostu tego wspamiętać. No nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co to było? Uszczelka pod głowicą? Nie, nie, czekajcie. Mechanik, samochód. A nie, samochód. O! Sprawdzimy, jak wygląda praca mechanika samochodowego. Do roboty. Ciekawe, czy jest trudne. Katalizator? Nie. Tłok? Nie, 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 nie powiedziałabym. To było coś skomplikowanego. Ale wiecie, wag rozrządu? Chyba mój kot się zesrał, bo coś śmierdzi. Oj, banana, nie zazdroszczę ci. U mnie ostatnio kot zwymiotował na to moje coś, co ja na tym stoję. I musiałam to myć i byłam taka... Wiecie, o co chodzi? Kiedy akurat na Jarl Boży? Nie wiem. To Brzeg Lublin, o nie! Chcę zobaczyć też to. Ja ci coś wyjaśnię odnośnie tej gry. Historyjka, która przydarzyła się pewnemu chłopcu imieniem Andy. Wszystko zaczęło się, jak byłem mniej więcej w wieku Ludwika. Ach, co robisz, mistrzuniu? Ciągnęło się tak aż do liceum. Popatrzcie, to ten osioł od szachu! To samo działo się w czasie wojny. A to co? Ich bin ein Schachmistrz! Wolności! Dobra, może troszkę podkolorowałem ostatni kawałek, ale i tak cena, którą płaciłem za miłość do szachów, była wysoka. Okej. Co to w ogóle było? O, przedstawione sceny są wymysłem autorów, wszelkie akcje są odgrywane według wcześniej przygotowanego scenariusza i jest to fikcja. Filmik, podmontaż? O, czekaj, ja chcę to zobaczyć. Oto. Co za paskudztwo. Zbudowany przez komunistów z blachy tak cienkiej, że mogłaby zastąpić firankę. Solidny i trwały jak erekcja emeryta. Co udowodnił po chwili. Zdechł. Kompletnie nic nie działa. Nie ma silnika. A Lublin ma tutaj bagażnik czy silnik? Oto przyczyna. Iskrzy. Ale gorące. Wow. Opiszę wam teraz standardowe wyposażenie tej luksusowej wersji CE. Ma ogrzewanie tylnej szyby. Znalazłem jeszcze coś. Klimatyzacja. Dławiący się silnik Fiata ma 1,5 litra. Słuchajcie katalizatoru z Białegostoku. Półtora litra czego? 1,5 liters of what? Mleka. Sera? Kleju do tapet? Ale blisko, kulek? Nie uważacie? Tak. Oczywiście historia zna wiele równie źle jeżdżących aut, ale niewiele z nich wyglądało tak strasznie. A, to nie jest akurat prawda, to pięknie wygląda, akurat mi się podoba Lubin. Bo zaprojektował go Giugiaro, autor starego Volkswagena Sirocco, Lotusa Esprita, BMW M1 i wielu innych wspaniałych aut. Podejrzewam, że eksperymentował, chcąc sprawdzić, czy da się zaprojektować nadwozie po 4 litrach absyntu. Gotowe. Okej,
Kim on jest z zawodu? O wszystkim! To ty nie wiesz o tym, że Krzysztof Kononowicz jest wszystkim. On wszystko może robić przecież. Silnik jeździłem tym głównym pracą, ogarniacie, że te rzęchy jeżdżą jeszcze w wojsku? Co ty gadasz? To chyba, a to nie znaczy przypadkiem o tym właśnie, że one są dobre wobec tego? Nie wiem, nie wiem. Co to jest? kakaproject.exe 100k special. Hallo Freunde, mein Name ist Leopold. Doch dann habe ich eine Therapie in Amsterdam gemacht. Und jetzt geht es mir wieder gut. Wieso denn? Tam było folder śmieci, a w tym folderze była oliwka Brazil. Dobra. Wieder gut. Wieso denn? Ich will spielen. Ich brauch keine Hilfe! Ich sag's nicht noch einmal! Los! Einfach positiv werden! Gleich geht's los! No, Wysam, czekaj, do pojedynku literów! F1 przedstawia. Dede! Bitte, Avery, ich will spielen! Ich drück auf Feuer! Szła dziweczka do laseczka i przegięła się pałeczka. Ja pitole musiałem piłować kłódkę do piwnicy po ten rower. Niepotrzebnie schowałem ten kleuczki bleł i potem spłukałem. Razem stworzymy związek małżeński. FFO to znaczy związek radziecki. Zawsze mi się myli. Ja tu nie wyszedłem. Fernando, witam. Der Haarknopf als Enterknopf ist. So, jetzt mache ich euch perfekt. Karol! Jezus! Panie Badziornie! Babkami cieba! Babkami! Nasto chrana! Wóz jest świeżo pociunięta! Rony! Karmasz! Kucianowski. On ma się pak nawet na czole? Tanio skóry nie sprzedam. Panie, a zasadził panu ktoś kiedyś kopa w dupę? O kurde, jeszcze. Szanowni Państwo, oto pływa w nim koperek. Ale on żre koperek, no to będzie zdrowy pies. Ja wypieprzyłem się na pontonie. Pani przepis na kołdony jest fantastyczny. Czuję, że kolega będzie zjedzony. Kurwa! Za co to jest? Nie świeci i nie mieści się w dupie. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will Avery, ich will spielen! Ich will Avery, ich will spielen! Ich sag's nicht noch einmal! Oh, wo ist der? Knall! Schnell, ich start! Was ist das, du Hörfest? Oh Mann! Der Hackknopf als Ende! Bin da! Spiele! Za to dupy. Dupyca! Was ist leg? Drück auf Feuer! Ich sag's nicht noch einmal! Ich werde euch alle töten! Du Hurensohn! Dupyca, du Hurensohn! Ich werde dich einfach abgesetzt! O nie! O nie! Jesteśmy zgubieni! Pozytywny! Jest
tych las. Ten pan zaczeka. O matko! Jest pan pewien? To był jego rower na początku gry. Ja jestem chłop z Mazury i tak wołajcie na mnie. Stanowski! Mandarinki. Nie mogę uwierzyć, jaki ty jesteś głupi. Kurwa. Jak napisałem do ciebie, co nie chciałem z tobą rozmawiać, bo ty barbarak! Weź sobie to! Anarchia w przyrodzie. Co za głupoty? Zrobił ten gol lepiej. To by nic nie dało. To jest Vizerne, miasteczko w północnej Francji. Stąd Niemcy mogli myśleć o ostrzeliwaniu stolicy Wielkiej Brytanii za pomocą nowej broni, rakiet V2. Głównym konstruktorem był pan Paweł, no kurwa, jedziemy mo! Dziesiątki prób na poligonie doświadczalnym na wyspie Uznam zakończyło się w ten sposób. O kurwa, rzeczywiście! Ała, to wszystko boli! Kurwa! Co ty żeś odjewał? No lubię jeździć na rowerze samochodem. Potrzebuję na skok kogoś na hurtownię Jaboli. Ty pierdolego, bo już skurdziałeś! Wyjaję się wszędzie! Ja wolę! Policję na ulicę! Ej kurwa! FBI! To nie jest Wardynka? LOL. Hekotek. O, jest ją! To nie coś potrafię. OMG. A gdzie jest break? Gdzie jest break? Wow. Witam wszystkich. Cieszę się, że tyle osób przyszło. Jednakże wydaje mi się, że kogoś brakuje. Starzy bolszewicy. Starzy bolszewicy mieli być, ale ze względu na sankcje nie zostali wpuszczeni. Pewnie zastanawiacie się, czemu was tutaj zebrałem. Chuj wie po co, ale jak już jesteście, to wiedzcie, że kanał ma już 100 tysięcy widzów i chciałem wam tutaj zgromadzonym za to podziękować. Także wam widzą, bo to dzięki wam mały kanał się tak. No i ogólnie to ten dzień. Zapraszam was na wspólną imprezę i po tym wspólnym. To będzie co to za zachowanie? Wow! Coś chciał Link, ale fajna nuta! Wow, ale no widać napracowanko, nie uważacie? Tak, 106 tysięcy subskrybentów, wow! To jest lepsze niż Ród Smoka? A co to jest Ród Smoka? Helkese, wybitny jest ten twórca. Ja lubię od niego, no to co, coś nie coś potrafię, to jest najfajniejszy filmik według mnie jego. O. Streaming, screaming, polisz, tramwajarz. Aaaa!
ale niektóre są dobre, no to akurat prawda. To jest akurat prawda, że to jest dobre. O nie. A, bo to są takie rzeczy, które po prostu są. Rozumiem, rozumiem. I fame, MMA. Kurde, czego wszystko w polskim internecie kręci się do kafejmu? O, to jest to! Włącz sobie Najma Stanowski The Game, to gierka na YouTube. Na YouTube jest taka gra? Najman Stanowski The Game. Najman Stanowski The Game. Hotline Miami. Aaaa! Anotacje wyłącz, odnośniki są do filmów. Okej. Okay. Wypierdalać. Nie chcemy już Pruszkowa, nie chcemy tych mord, rozumiecie? Wszyscy na pozycję. Stanowski! Cholera. Ej, Buxdel! Dlaczego kanał sportowy? Tak. Promuje bandytów. Wziąłeś na twarz swojej organizacji symbol najbardziej zbrodniczej organizacji przestępczej w Polsce. Pospolici przestępcy rzeczywiście uważam, że mają powrót do świata. Natomiast gdy... Ale ty tego nie odpowiadasz na to pytanie. Ale ja kanał sportowy promuje bandytów. Ludzie mieli kiedyś problemy z prawem? Jakie sprawy? Ty wiesz, za co siedział Grabowski? Ale ja wiem, to siedził ludzi. O! Bożeż ty. Jareon. Wow. Biegnie do burmistrza? Czy walcz z Najmanem? Któro? Ej, które? Ja chcę walczyć. O bogowie, walka! Who the fuck are you? Game over! Teraz Najman prawdopodobnie zorganizuje galę w Wieluniu, wróć do ostatniego checkpointu! Wobec tego... chcę biegnąć do burmistrza. Fuck you! Hej, ono ma to, pójdę do literów! Cześć! Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że moje zaproszenie przyjął Pan. Daję Panu 15 tysięcy złotych, jeśli Pan tej gali nie zorganizuje. 15 tysięcy złotych przyjazd Marcina Możdżonka, Marcina i Marcina Gortata do Wielu. Proszę Pana. No dobrze. 15 tysięcy Marcin Możdżonek, Marcin Gortat. Dorzucam Tomasza Rożka, naukowca, który zgodzi się przyjechać do Wielunia i dla... Pana, niech Pan włoży wszystkie karty na tym, co Pan może dać maksymalnie i się zastanowi. Moja ostatnia propozycja dla burmistrza to 30 zł. O! Przyjmij ofertę czy odrzuć ofertę. 30 zł, cholera, z na piechotą nie chodzi. Odrzucę, bo ma dłuższy ten. Pan, to jest przekupstwo. Nie. Nie, jak to nie? Pan mi proponuje teraz? Nie. Nie. Ja chciałem panu przygotować wręcz prezent. Taki mam prezent przygotowany. To jest taki puchar. Dla pana Krzysztofa Stanowskiego za zajęcie pierwszego miejsca. Na zachętę, tak chłop się garnie do sportu. To niech ma na zachętę. Ja dziękuję bardzo. Puchar, ale za zajęcie pierwszego miejsca. Na razie. Dobra, nie ma opcji. Nie!
Okej. No i ma zorganizował galę w Wieluniu, a ty siedzisz za próbę wręczenia łapówki, ale to było 30 zł, przepraszam. Kto to w ogóle robi, o? Kto to w ogóle robi, przepraszam bardzo. Cześć Daniel, dzień dobry, witam. Dobra, ja będę spadać i w sumie to ten kanał to jest najbardziej porytajne przeżycie, jak widziałem w tym roku. W ogóle nigdy nie widziałam, żeby ktoś zrobił tego typu grę. Zawsze mnie to ciekawiło właśnie, czy ktoś tak będzie robił. Cześć, o co chodzi? To jest bardzo fajne sobie, że tak można. Okej, okay, komu nam dajemy rajda? Okej, okay, right. To jest host czy right? Right. Cenekofobia. Right. Cenekofobia. Dobra, do zobaczenia w piątek Boży. Dzięki bardzo, że byliście ze mną i to right? O tak, działa. O, sobie działa. Czemu nie ona? Ula to jest moja koleżanka, przepraszam bardzo. Ula to jest moja koleżanka, może będzie chciała przyjść na kanapę. Zobaczymy, czy się dobra, witam ciebie. Trzymajcie się i pa pa! Baju, baju. Baju, baju, karluchy pod poduchy, na górze róże, na dole, na górze róże, na dole ekrany. No nie wymyślę. Na górze róże, na dole banana. Nie jestem ci w nastroju, pa.